sytuację, pamiętam dobrze, to była kwestia szukania pieniędzy na nasz węzeł transportowy. Kiedy wszyscy, absolutnie, łącznie ze mną, mówiliśmy szefowi, że nie ma możliwości, żebyśmy dostali te pieniądze, że już wcześniej miasto próbowało pozyskać te środki, nie udało nam się, a Jacek miał tę cechę szefa, który czasem nie słucha nikogo, tylko po prostu przed do celu. I dzięki temu w przyszłym roku udało nam się pozyskać te środki, co, nie ukrywam, bardzo nas zdziwiło w tym momencie, ale udało mu się to zrobić. I w przyszłym roku oddajemy węzeł do realizacji taką naszą najważniejszą sztandarową inwestycję. Był wymagającym szefem. Nie można było tak sobie pójść, przedstawić problem i zapytać, co robić. Trzeba było też rozwiązania od razu mieć przygotowane. Konkretny, ale też z otwartą głową, bardzo decyzyjny. Szybko podejmował decyzję, co nam bardzo ułatwiało pracę, bo lepsza jest decyzja jakakolwiek niż jej brak, bo wtedy tkwimy w zawieszeniu. Jacek miał wizję rozwoju Ustki nie tylko na podstawie turystyki, tej atrakcyjności turystycznej miasta, ale też starał się spojrzeć też na inne branże gospodarcze. Stąd właśnie jego oparcie, jego wizja rozbudowy Usteckiego portu. Raz, że ten port jest w fatalnym stanie technicznym, ale miejsca pracy, które tam mogłyby powstać, które tam mogą powstać, na pewno będą też swego rodzaju alternatywą właśnie dla miejsc branży turystycznej. Burmistrz był dla mnie więcej niż przyjacielem, był jak ojciec. Bardzo ceniłem jego wiedzę, dużo rozmawialiśmy, często się spotykaliśmy poza jakimiś posiedzeniami czy sesji, czy rady. Spotykaliśmy się tu w urzędzie, rozmawialiśmy o przyszłości Ustki, opowiadał o wizji, o tym wszystkim, jakie miał plany, jak to ma wszystko wyglądać. Ja mówię, patrzyłem w niego, to był dla mnie, to mówię jeszcze raz, powtórzę to może, ale naprawdę więcej niż przyjaciel, to był, no, traktowałem go jak ojca. Nie umiem tego opisać słowami. Ja czuję w sercu jedną wielką pustkę, jestem rozerwany i na pewno będzie Ustce brakowało Jacka Graczyka. Na równi stawiał sprawy inwestycyjne i sprawy społeczne i wiedział, że musi być równowaga między tym, jak wyglądają drogi, a tym, czy ludzie mają gdzie pracować i czy otrzymują wsparcie, jakiego potrzebują. Dla mnie, z mojej perspektywy i z mojej jakby zadań, które realizuję, było to bardzo cenne i niezmiernie ważne, że burmistrz doceniał i wiedział, że takie działania trzeba podejmować. Centrum Integracji Społecznej to jego pomysł, on dążył do tego, żeby taka jednostka powstała i udało się, działa. To też burmistrz chciał, żeby powstała spółdzielnia socjalna Drabina. Zależało mu na tym, żeby każdy mieszkaniec Ustki, który chce pracować, a takiej pracy nie może znaleźć, taką pracę miał właśnie w spółdzielni socjalnej. Na każdym spotkaniu przypominał, że co roku powinno przybywać tam 10-20 pracowników, a nie 1-2. To on ciągle powtarzał zarządowi spółdzielni, że praca znajdzie się i zadania, zlecenia ze strony miasta znajdą się dla każdej osoby, która będzie chciała tam pracować. Na co dzień burmistrz był takim trochę ojcem dla nas. On tutaj nam mówił, jak powinniśmy działać. To były takie cenne porady, które pozwalały się rozwijać. Do niego trzeba było się na spotkanie przygotować, bo zawsze punktował. To zawsze było tak, że zawsze zobaczył coś, czego my nie widzimy. I to było niesamowite, że taką wiedzę i taką inteligencję, jaką posiadał, potrafił to, jakby widział to wszystko kompleksowo z lotu ptaka. Chyba wciąż wszyscy po prostu nie dowierzamy, bo pan burmistrz był tak silną osobowością i tak bardzo wywierał na nas wszystkich wpływ, że ja myślę, że jeszcze przez dobrych kilka lat
my i Ustka będziemy podążali tymi szlakami, które on nam wyznaczył. Tak osobiście to dla mnie też jest po prostu ogromna strata. Pan burmistrz był dla mnie na pewno autorytetem. Na pewno wiele się od niego nauczyłam. Tutaj we dwie siedzimy z koleżanką i trudno nam uwierzyć, że nie wejdzie i nie zawoła do nas. Ej, wam to dobrze tutaj. Tak nas prawie co rano witał. Co rano rozmawialiśmy o tym, komu ile udało się przebiec, czy przejechać na rowerze. Więc tutaj do tego też nas bardzo zawsze inspirował. Był takim wzorem aktywnego życia. I no przede wszystkim myślę, że to wszystko w nas zostanie. Na zawsze, a dla samej Ustki na wiele, wiele lat. Człowiek bardzo stanowczy, no tak. Miał też, jak wszyscy, swoje wady, chyba. Ale te wady też stawały się jego zaletami. Chyba wszyscy znają i wiedzą, znają upór burmistrza. Wszyscy, którzy z nim współpracowali. Ale dzięki temu uporowi dzisiaj właśnie, między innymi na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji, mamy to, co mamy. Mamy piękne boisko. Zmierzamy dalej z inwestycjami. Dzięki właśnie temu uporowi, temu, że był oddany, jeśli chodzi o sport, to mamy no to, co mamy. Tak jak wspomniałem, był dla mnie był też sportowcem, tak, bo normalny człowiek nie przejeżdża na rowerze 50 km dziennie, a burmistrz to robił. Ostatni raz widziałem burmistrza kilka dni przed tą tragiczną sytuacją. Szedł z kijami ulicą Armii Krajowej w stronę lasu. Wracałem wtedy z pracy, mijałem go samochodem. I pomyślałem sobie wtedy, idź. Każdy z nas potrzebuje trochę spokoju, szczególnie ty. Żałuję dzisiaj, że wtedy się nie zatrzymałem, nie przywitałem się. My mówimy o burmistrzu, że to jest nasz burmistrz, burmistrz seniorów. Na pewno inni też będą mówili w podobny sposób, ale my szczególnie. Obecnie jest nasze 15-lecie. Przygotowaliśmy dla niego specjalny prezent, podziękowanie. Nie było nam dane wręczyć go. A w tej chwili ciężko nam w ogóle mówić. Ciężko nam się pogodzić z tym wszystkim, bo mieliśmy wiele wspólnych projektów. Rozpoczęliśmy wiele działań. My jako uniwersytet też dosyć intensywnie wspieraliśmy działania pana burmistrza Jacka Graczyka. No jest mi bardzo trudno mówić, bo prywatnie też znaliśmy się od bardzo dawna. No, podziwiałam jego wizję Ustki. Dążył do tego, żeby ta jego wizja została zrealizowana. Zresztą wszyscy to widzimy. My, seniorzy, to szczególnie doceniamy to, bo ktoś wreszcie pomyślał o nas. Ktoś wreszcie dał nam możliwość działania. Poczuliśmy się i docenieni, i dowartościowani w jakiś sposób współpartnerami tego miasta, czego wcześniej niestety nie było. No, łączymy się w żałobie, wszyscy jesteśmy okryci tą żałobą. Łączymy się w żałobie z całą rodziną, z Danusią, z Madzią, z Kubą. Straciliśmy, tak jak mówię, wielkiego przyjaciela. Miał cechy charakteru takiego prawdziwego sportowca. Można powiedzieć, że był bardzo cierpliwy, był bardzo waleczny, był człowiekiem takim dążącym do sukcesu. Był człowiekiem, który
jak się zawziął, to potrafił naprawdę osiągnąć wszystko. I uważam, że właśnie dlatego był takim burmistrzem, który mocno w Ustce wspierał po prostu ten nasz ustecki sport, tak? Te kluby, które tutaj działają na terenie naszego miasta Ustka. Wszystkich traktował w tym sporcie jednakowo. Zawsze nas wspierał, zawsze pomagał, nie żałował nigdy żadnych pieniędzy na to, żeby sport w Ustce się fajnie rozwijał. Był inicjatorem w szkołach podstawowych klas sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego, co bardzo fajnie pomogło dzieciom i nam, trenerom, na to, żeby ułatwić pracę właśnie młodym sportowcom. Uważam, że był to bardzo dobry człowiek i myślę, że wszystkim mieszkańcom Ustki i sportowcom będzie go bardzo brakować. Najważniejsze było pomiędzy nami zaufanie i jeszcze raz zaufanie i wspólny cel. Czyli ja pomagałam jak umiałam, a pan dyrektor sterował, miał bardzo dużo pracy, stocznia bardzo się rozwijała za jego czasów, mieliśmy bardzo dużo zamówień, współpracowaliśmy przede wszystkim, no w tamtych czasach budowaliśmy na rynek wschodni, czyli najwięcej kutrów rybackich, statków rybackich do ówczesnego wtedy Związku Radzieckiego. Natomiast budowaliśmy też inne łodzie z laminatu i na rynek lokalny, krajowy. Także stocznia kwitła bardzo. I tam już było widać jego zapędy tak zwane społeczne. Ponieważ na terenie stoczni funkcjonowało wiele organizacji takich, dzisiaj nazwiemy to pozarządowych. Były różne kluby sportowe, interesował się sportem, pomagał, wspierał wędkarzy. No, co tylko było możliwe, to takie działalności prowadzili stoczniowcy. Mogę Państwu powiedzieć taką ciekawostkę. Nie lubił chodzić do dentysty, w tym sensie, że bał się. Jak miał iść do dentysty, przychodził do mnie do sekretariatu, siadał, ja mu opowiadałam, że to nic nie boli, bo ja chodziłam do dentysty często. Musiałam go tak nastroić pozytywnie i wszystko było zawsze w porządku. Lubiał dobrze zjeść, w sensie takim, że spojrzeliśmy na siebie, ja już wiedziałam, że on chce kawę, czy herbatę, czy coś się napić. A kiedy jest głodny, musiał zjeść śniadanko zawsze, bo jak nie miał śniadanka, to humor był inny. A jak mężczyzna jest najedzony, to jest wesoły i szczęśliwy. Także bardzo lubiał wypieki. Na przykład pochwalę się, że jednego roku, jak pracowaliśmy, upiekłam dla niego ogromny tort na imieniny, ponieważ zawsze miał dużo gości. Nie znałem burmistrza osobiście, znam go przez moich przyjaciół i znajomych. Wiem, że był osobą bardzo aktywną, bardzo zaangażowaną w to, co się w mieście działo. Bardzo to miasto zmienił. Ja jestem tutaj w Ustce z powrotem od niedawna, od kilku tygodni, ale śledziłem z zapartym tchem to, co się działo przez te ostatnie kilka kadencji, kiedy pan Graczyk był burmistrzem i byłem zachwycony tym. Zresztą to widać po tym, jak miasto się zmieniło. Stąd ten wpis? Poczuł pan tak potrzebę? Tak. Ja potrzebowałem tego. No mówię, śledziłem pana burmistrza na Facebooku, na Endomodo. Widziałem, że był bardzo aktywny, że jeździł na rowerze codziennie albo co drugi dzień. Mówię, jestem przyjacielem z pana Graczyka dziećmi, z Kubą i z Magdaleną, więc znaliśmy się niejako przez to następne pokolenie. Jak zmierzyć wartość życia Jacka Graczyka, burmistrza miasta Ustki, prezesa stoczni, siatkarza, sportowca, kolegę samorządowca. Kiedy przypomnę sobie, że poznałam Jacka Graczyka, kiedy miał 31 lat, był bardzo młodym inżynierem i został dyrektorem Stoczni Usteckiej, to myślę, że w tym właśnie tkwi już wartość dzieła, jakie zostawił po sobie.
bo Stocznia Ustecka to była potęga. Na jej czele postawiono bardzo młodego człowieka. Dlaczego? Bo miał kompetencje, umiejętności i wiedzę. I myślę, że to są te wartości, które w Jacku po prostu zawsze były. Pierwsza kadencja Jacka jako burmistrza Ustki to dla nas, którzy jechaliśmy do Ustki na spacery, nowe odkrycie. Ustka z malutkiego, prowincjonalnego w śródmieściu miasta stawała się pięknym, nadmorskim uzdrowiskiem. Potem, po 8 latach, powrót Jacka był niezwykle spektakularny. Wygrał te wybory fantastycznie, powtórzył to 4 lata później, a Ustka za jego czasów kompletnie zmieniła swoje oblicze. Nie, to nie Ustka zmieniła to oblicze. To Jacek Graczyk zmienił oblicze Ustki